dobie powszechnego dostępu do internetu, coraz bardziej powszechne stało się także robienie zakupów w sklepach internetowych. Przyzwyczailiśmy się już do możliwości, jakie daje nam internet, w tym możliwość załatwienia bardzo wielu rzeczy w domowym zaciszu. Co jednak, gdy okaże się, że zamówiona przez nas rzecz, na przykład koszula, okaże się za duża, za mała, okaże się także nietrafionym prezentem albo na zdjęciach w internecie miała zupełnie inne kolory? Otóż ustawodawca daje nam możliwość wówczas odstąpić od takiej umowy zawartej na odległość. Wyjaśnijmy sobie jednak na początek, czym jest owa umowa zawarta na odległość. Zgodnie z definicją ustawową zawartą w prawach konsumenta jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Niewątpliwie zatem umowa zawarta w sklepie internetowym jest umową zawartą na odległość, ponieważ są tutaj zachowane wszelkie przesłanki, które są wymagane przez ustawę prawo konsumenta. Jak jednak dokonać zwrotu rzeczy zakupionej w internecie? Pierwszym krokiem powinno być odwiedzenie strony internetowej sklepu, w którym dokonaliśmy zakupu danej rzeczy. Każdy sklep internetowy powinien mieć bowiem regulamin, w którym krok po kroku wyjaśnia, jakie mamy prawa, w tym, że mamy prawo odstąpić od umowy, w jakim terminie i jakich czynności należy dopełnić, aby dokonać tego zwrotu. Sklepy internetowe często oferują również możliwość odstąpienia od umowy poprzez specjalny formularz, który znajduje się na ich stronie internetowej. Wówczas, po takim odstąpieniu od umowy przez formularz, który jest na tej stronie internetowej, sprzedawca powinien nas niezwłocznie poinformować o fakcie otrzymania takiego oświadczenia. Co istotne, na odstąpienie od umowy zawartej na odległość mamy co do zasady 14 dni od dnia otrzymania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do sprzedawcy. Ustawa tutaj nie przewiduje żadnej konkretnej szczególnej formy, jednak dla celów dowodowych w przypadku przyszłych ewentualnych sporów najlepiej jest takie oświadczenie wysłać na piśmie listem poleconym. O czym warto pamiętać? O tym, że sprzedawca najpóźniej w chwili, w której konsument wyrazi chęć zawarcia umowy na odległość, powinien poinformować konsumenta o możliwości wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz o wzorze formularza z treścią oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Co to w praktyce oznacza? Że już w regulaminie strony internetowej i tego sklepu internetowego, jak również najpóźniej w momencie wysłania potwierdzenia z wykonania zamówienia, te informacje powinny znaleźć się w mailu. W praktyce oznacza to najczęściej, że takie informacje powinny zostać zawarte już w regulaminie sklepu internetowego. Często także te informacje są wysyłane do klienta, do konsumenta, razem z potwierdzeniem dokonania zakupu. Co powinno zawierać takie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość? Przede wszystkim informacje, kiedy ta umowa została zawarta i co było przedmiotem tej umowy. Nasze dane, jak również dane przedsiębiorcy, do którego kierujemy to oświadczenie, razem z informacją, że odstępujemy od tej umowy, która została zawarta na odległość. Ważna jest kwestia, że nie musimy podawać w ogóle przyczyny, dla której odstępujemy od tej umowy. Co istotne, wzór takiego oświadczenia powinien znajdować się na stronie internetowej sklepu, w którym dokonaliśmy zakupu, ewentualnie powinno znajdować się w mailu potwierdzającym dokonanie przez nas transakcji. Przedsiębiorca nie musi wyrażać zgody na odstąpienie od umowy przez konsumenta, ponieważ odstąpienie takie jest oświadczeniem jednostronnym. Gdy przedsiębiorca otrzyma już oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wówczas niezwłocznie, jednak w terminie nie później niż 14 dni, powinien zwrócić konsumentowi wszystkie płatności, których dokonał on w związku z tą transakcją, jak również koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli zaś chodzi o samo odesłanie rzeczy do sprzedawcy, wówczas konsument ma na to 14 dni od momentu, w którym odstąpił od umowy. W praktyce jednak zwykle spotyka się taką sytuację, w której zarówno zwrot rzeczy, jak również oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane jest jedną przesyłką do sprzedającego. W prawach konsumenta istnieje oczywiście szereg wyjątków dotyczących umów, od których nie można odstąpić, pomimo tego, że zostały zawarte na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa. Za przykład może posłużyć choćby umowa o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go,
przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W praktyce może być to na przykład popularna ostatnio książka elektroniczna, czyli e-book. Podsumowując, zwrot towaru zakupionego w internecie nie jest procesem skomplikowanym. Należy jednak pamiętać o zachowaniu terminu najpierw do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, następnie do odesłania rzeczy. Pozwoli to w przyszłości, w przypadku ewentualnych sporów, rozwiać wszelkie wątpliwości.